A co byłoby, gdybyście dostali taki prezent, może na który i liczylibyście, ale widać byłoby na nim bardzo wyraźne ślady użytkowania. A ktoś, kto go wam dał, mówiłby: No, no przecież chciałeś, no przecież marzyłeś o tym, dlaczego się nie cieszysz, dlaczego nie podskakujesz z radości? Przecież to był ten wymarzony prezent i ty już ale nie widzisz, że to jest zniszczone, że to jest używane? No nie, no nie widzę, przecież ty to chciałeś, takie to miało być. Czy masz problem? No dobrze, to są rzeczy. To jest coś, co mogę sobie kiedyś kupić. To porównanie, które zaraz zrobię, jest zupełnie nieadekwatne, nieproporcjonalne, ale chociaż troszeczkę pokazuje nam, jak bardzo liczy się dar z siebie. Tak właśnie. Nie chodzi nam i mi dzisiaj o rzecz, ale chodzi mi o mnie samego. Ja stanę się lub mogę się stać dla drugiej osoby darem z siebie, czymś niesamowitym, czymś przerastającym najśmielsze oczekiwania, darem z całego mnie, z mojego czasu, z moich uczuć, z moich emocji, z mojej wierności, ale także z mojego ciała, dlatego że jestem całą osobą. Nazywa się to takie słowo integralne, czyli moi, cały ja jestem zjednoczony i daję się drugiej osobie. I właśnie o tym i tej wartości strzeże dziewiąte przykazanie Boże. Jesteśmy tak stworzeni przez Pana Boga, tak cudownie, że połączył nas i łączy nas właśnie w pary. Kobietę i mężczyznę. I to jest zamysł Pana Boga, że kobieta z mężczyzną tworzą jedno. Są oczywiście takie osoby, choćby jak księża, osoby zakonne, które są powołane do życia w samotności, ale o tym dzisiaj nie mówimy. Chcę właśnie powiedzieć o tym, że mogę z siebie dać dar komuś drugiemu, wyjątkowej osobie. Ten dar ofiarowuję w małżeństwie. Ale poprzez pewne rzeczy ja mogę zakłócić, zniszczyć to, co jest we mnie cenne. Choćby przez mój wzrok. Powiedziałem przed chwilą, że możesz mówić, no, nie widzisz, że, że, że to nie jest tak, jak miało być. No, właśnie wtedy, kiedy mój wzrok już nie jest taki, jak należy, nie widzi piękna, nie widzi wartości, on nie docenia. I siebie, ale i drugiej osoby. I ten wzrok możemy właśnie zniszczyć przez to, co oglądamy, co patrzymy. Są to te wszystkie rzeczy, które powodują w nas nieczystość. Ktoś może powiedzieć, filmy dla dorosłych. Tak mamy kategorię, mówimy, ale to nie są filmy dla dorosłych. To są filmy dla nikogo, bo one tak samo mogą młodym, jak i dorosłym szkodzić zniszczyć też moje serce, mój dar z siebie, może moja mowa, wtedy kiedy ja zaczynam wyśmiewać to co jest darem z siebie właśnie seksualność kiedy staje się przedmiotem moich żartów ale też przedmiotem tego co ja nienależnie dla mnie oczekuję co ja gdzieś chcę spowodować u siebie to też może właśnie zniszczyć we mnie tę wartość i Moją miarę wartości wobec drugiego człowieka. To, co mówię, to, co robię, to, co oglądam i tego, czego pragnę. I nie chodzi tylko właśnie o rzeczy, bo to byłoby bardzo nie po Bożemu, ale też bardzo nieludzkie rzeczowo kogoś drugiego traktować. Właśnie jako tylko przedmiot dla siebie. I takie patrzenie, wtedy, kiedy się karmię tym, co jest nieczystością, może we mnie spowodować. A tymczasem. Jestem wspaniały, jestem cenny. I ty jesteś wspaniały i ty jesteś cenna. I masz coś, co przerasta nieskończenie, wiele darów siebie samego. Dlatego strzeż tego i zachowaj to dla tej jedynej, wyjątkowej osoby, której będziesz ślubował wierność, miłość i uczciwość na całe życie. I ty sam, i ty sama na tej osobie będziesz na całe życie mógł polegać. I na koniec mam dla was krótkie ćwiczonko. Chcę, żebyście wypisali pod tematem nowej lekcji pięć swoich dobrych cech, pięć swoich wartości, tego czym czuję się dobrze, co jest Twoją zaletą. Co jest Twoją, twoim nie tylko pasją, ale co jest, bo pasja, pasję można zmieniać, ale coś, co, co jest w czym jesteś wyjątkowy i cudowny. I ostatnia rzecz, oczystość trzeba się też modlić i prosić. Święty Jan 23, papież, był tak samo ogłoszony świętym, jak Jan Paweł II w tym samym dniu, przez całe życie miał taką praktykę. Modlił się, trzy razy zdrowa, Maryjo, właśnie o czystość serca i oczu, o czystość patrzenia na drugą osobę i na siebie. Każdego dnia trzy razy Zdrowaś Maryjo. Teraz chciałbym Cię zaprosić tego, żebyś pomodlił się jeden raz Zdrowaś Maryjo ze mną, a w ciągu dnia kolejne dwa razy właśnie prosząc o to, żeby docenić dar z siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus